Dostałem jakoś mało makaronu. No ja mam trochę więcej szczęścia. A ja mam największego farta. Mam wielkie wiadro makaronu Hubba Bubba. Okej, mam najmniejszą porcję, więc przynajmniej zacznę pierwszy. Monika, potrzebuję twojej wsówki. Można jej użyć zamiast pałeczek. No to zaczynamy. Jakie fajne kluski. Nigdy wcześniej nie jadłem makaronu o smaku gumy balonowej. Można nawet zrobić z tego balona. Mary, chcesz spróbować? Zabieraj to ode mnie, mam swój własny makaron. I będę go jadła widelcem. No to zaczynam. Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. O nie! Pomocy! Mój widelec utknął! Ratunku! No dalej! Prawie! Quentin, trzeba po prostu przeciąć gumę. Ups! Oj! Co to było? Ja tylko pomogłam Monice. Dobra, czas, żeby mi ja zjadła makaron. Ale pyszny! To się nazywa prędkość. No co, jesteście gotowi? Czeka was największy balon w waszym życiu. Uwaga! Wow, jest naprawdę duży! Trzeba się przed nim gdzieś schować! Ojej, tego nie przewidziałam. Jeszcze nigdy nie widziałam tak małej paczki chipsów. A ja nie chcę jeść dużo ostrych chipsów. Dużo? Chyba jeszcze nie widziałeś, ile ja mam. Macie pecha. Lili, jedz pierwsza. Spokojnie. Nie będę musiała zbyt długo cierpieć. Mam tylko jednego małego chipsa. No to zaczynam. A, to parzy! Co za ostre chipsy! Mój język płonie! Ojej, jak gorąco! Ojej, jestem jak ziejący ogniem smok! Dlaczego się śmiejecie? Na was czeka cała góra takich chipsów. A ja już mam to za sobą. Weź spokój, to tylko chipsy. Otwieramy? I ognia już nie ma. Można jeść. Quentin, dać ci trochę wody? Nie, nie trzeba, wszystko w porządku. To w ogóle nie jest ostre, jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Aj! Jest dobrze. To było mocne. I wcale to nie jest zabawne. Monika, czas, żebyś i ty zjadła swoje chipsy. Zaczynaj. Mam nadzieję, że się nie spalę. Kurczę, nie mogę otworzyć paczki. Chyba nie będę w stanie posmakować tych chipsów. Mam tu akurat duże nożyczki specjalnie dla ciebie. Dziękuję, to miło z twojej strony. No dobra, co tam mamy? O nie! Nigdy nie widziałam takiego chipsa! Nie zazdrościmy ci, Monika. Ja też sobie nie zazdroszczę. To straszne! Jeszcze go nie spróbowałam, a już się oparzyłam! Nie będę tego jadła! Musisz, takie są zasady! Życzcie mi powodzenia! Jak mi niedobrze! Cała płonę! Aaaa! To okropne! Ona spali całe to miejsce! Trzeba ją odizolować! O, teraz będzie dobrze! Ojej, musi być jej ciężko. To straszne!
wreszcie świeże powietrze. Co za widok! Monika, zobacz, jakiego dużego masz burgera. To nie jest śmieszne. Może jest najmniejszy, ale na pewno najsmaczniejszy. O, naprawdę jest niesamowicie smaczny. Chciałabym jeszcze trochę, ale nie ma. Nie najadłam się i teraz jestem bardzo zła. Dobra, Emma, twoja kolej. Nie potrzebuję widelca do mojego burgera, wystarczą mi ręce. Głupi ser. Pobrudził mi koszulkę. Emma, musisz być bardziej ostrożna. No dobra, ja też w końcu mogę zjeść burgera. Zrobiłem się bardzo głodny. Tylko jak go jeść? Jest za duży. Nie rozumiem. Muszę coś wymyślić. Możemy ci pomóc. Jedyne, czego będziemy do tego potrzebować, to zwykła piła. Dziewczyny, dziękuję wam bardzo. Super. Teraz bez problemu poradzę sobie z tym burgerem. Super. Tą część zjem jako pierwszą. Nic lepszego nie jadłem. Pomogłyśmy ci, Quentin, więc czas się z nami podzielić. Jeszcze czego? Sam poradzę sobie z tym burgerem. Ojej! Trzymajcie mnie, upadam. Do tego właśnie prowadzi chciwość. Przybij piątkę. Cukierki są smaczne, ale jest ich za mało. A ja mam więcej. Czuję, że będę dziś najedzona. Lili, całkowicie się z tobą zgadzam. Na mnie też czeka mnóstwo czekoladowych kulek. Quentin, twój kubełek wygląda naprawdę żałośnie. Co za ubaw! I co z tego? Moje cukierki i tak są dobre. I mam zamiar się nimi delektować. Super! Dlaczego tylko ja mam ich tak mało? Mam pomysł. Może zjem je za pomocą słomki. Może w ten sposób rozciągnę przyjemność. O nie, skończyły się jeszcze szybciej. A moje cukierki są jeszcze przede mną. Pyszności. Nie mogę się zatrzymać. Mam ochotę zjeść to wszystko naraz. Nie zwracajcie na mnie uwagi, to jest po prostu pyszne. Wygląda okropnie. I co z tego? To moje cukierki, więc jem je tak jak chcę. Monika, teraz twoja kolej. Wreszcie. Jakie to jest dobre. Dziwne. Co tam jest w środku? Wow, czy widzieliście kiedyś większego cukierka? Myślałam, że już mam większe szczęście, a tu taka niespodzianka. Tylko jak go zjeść? Wiem. Piła mi pomoże. Zaczynamy. Prawie skończyłam. Ojej! Patrzcie, co jest w środku. Ile cukierków! Wystarczy dla nas wszystkich. Chyba śnisz. Nawet nie patrz w tę stronę. To wszystko jest moje. Jak to nie patrz w tę stronę? A co z dzieleniem się z przyjaciółmi? Nie ma mowy, to moje cukierki. Co za uczta. Nie mogłam o czymś takim nawet marzyć. Okej. O nie, to się do mnie przykleiło. Pomocy! Tak się właśnie kończy chciwość. Mam najmniejszą porcję ostrego makaronu. Ja mam dużo większą. Na sam widok robi mi się gorąco. O nie, widzicie to? Nie dam rady zjeść takiej ilości ostrego dania.
Przykro mi, Jess. Lili, ty jesz jako pierwsza. Ja? Z łatwością. Widzę, ile wy dostaliście, więc moje wiadereczko wydaje się dosyć małe. No i po wszystkim. Wiecie co? Nawet mi się to podoba. Jest naprawdę smacz... Oj! Mój język płonie! Pomocy! Jakie to ostre! Nie zazdroszczę wam. Ten makaron jest zbyt pikantny. Ale nie mogę się doczekać, aż Quentin zacznie jeść. Zaczynaj! Jestem silny i odważny, więc z makaronem powinienem sobie poradzić. No to zaczynam! Na razie chyba wszystko jest w porządku. Ale chyba coś się we mnie dzieje w środku. Nadszedł czas na Quentina poskramiacza ognia! Jess, najwyższy czas, żebyś i ty zjadła swój makaron. To straszne. Mogę mieć tylko nadzieję, że stanie się cud i makaron wcale nie będzie ostry. Ale ja nie wierzę w takie cuda. Ona je tak szybko. Szalona. Objadłam się. Nie mogę nawet patrzeć na jedzenie. O nie, chyba będzie pożar! Wow, nie sądziłem, że ostry makaron pomoże w narodzinach ognistego Feniksa. Wyszło świetnie. Kurczę, mam tak mało miodu. Chciałabym więcej. Wow! Jak ja? Dla mnie to wciąż za mało. Słoik Quentina byłby w sam raz. Rzeczywiście, ja mam naprawdę dużo miodu. Pszczoły musiały być bardzo zmęczone, kiedy go robiły. Jess, możesz zaczynać, jesteś pierwsza. Mam tak mało miodu, więc szybko sobie z nim poradzę. Ledwo udaje mi się utrzymać ten malutki słoiczek w palcach. Jest całkiem niezły. Zaraz, dlaczego tu jest tyle pszczół? O nie! Pomocy! Nienawidzę ich! Ugryzą mnie! Ja też bym się bała. Ale jedyne, o czym mogę teraz myśleć, to zjedzenie mojego słoika z miodem. Myślę, że jest tak samo dobry jak u Jess. No to jest pyszne! Mam nadzieję, że pszczoły nie będą chciały go zabrać. O nie, tylko nie to! Pomocy! Dziś najwyraźniej pszczoły mają wychodne. W przeciwnym wypadku nie miałyby czasu na atakowanie dziewczyn. Skoro wszystkie odleciały, to nikt nie przeszkodzi mi w jedzeniu miodu. O tak, jest niesamowicie pyszny. Super! Co się dzieje? Skąd się wzięło tyle pszczół? Pomocy! Wykończą mnie! Mam już dosyć miodu. Całe moje ciało jest pokąsane. Myślałam, że mnie zjedzą. Tak, twoja twarz jest cała pogryziona. I nie tylko twarz. Jestem cała w bąblach. Każde ugryzienie bardzo mnie boli. Dziewczyny, walczyłem z całym rojem pszczół. Takiego koszmaru nigdy nie zapomnę. Mamy dzisiaj naprawdę pecha. Dlaczego znowu mam najniższy smakołek? Tym razem cola. Bo na nic więcej nie zasługujesz. A moja puszka jest całkiem spora. Na pewno mi wystarczy. Wow. Lili, chyba nie wypijesz tego wszystkiego. Dlaczego? Picie pysznej coli jest przyjemne i łatwe. Nie ważcie się patrzeć na moją puszkę. Jess, możesz pić swoją. I tak zaczynasz. Dobra. Mam nadzieję, że przynajmniej poczuję smak. Puszka jest tak mała, że z łatwością oderwałam zawleczkę. Nie mogę jej teraz nawet wypić. Nie widzę w tym nic zabawnego. W sumie taką małą puszkę można było otworzyć znacznie łatwiej. A nie mówiłam? I tak napiłam się pysznej coli. Gazowanej. Ups. No to teraz moja kolejna wypicie dużej puszki. Chwali pięta. Quentin musi zostać za to ukarany. Dodam trochę mentosów do jego coli. Będzie fajnie. Ojej, chyba zaraz coś się stanie.
to najśmieszniejsza rzecz, jaką w życiu zrobiłam. Bardzo zabawne. Głupi żart. Można było wymyślić coś bardziej oryginalnego. Stop. Dlaczego się kłócicie? I tak to ja mam najwięcej coli. Czas ją w końcu wypić. Nawet wiem, jak to zrobię. Nie będę w stanie podnieść takiej puszki, ale super słomka mi pomoże. Wow, ona pije te kole naprawdę szybko. Uff, pierwszy raz w życiu zmęczyłam się piciem coli. Ech, to takie trudne, kiedy dostaje się tyle pysznej coli. Ale nie macie pojęcia, jak dobrze smakuje. Ojej, coś się tworzy w moim brzuchu. Za chwilę wyleci na zewnątrz. Sztorm, ratuj się, kto może! Mam nadzieję, że ten korek nas uratuje. W przeciwnym razie stąd odlecimy. Uff, udało się. Lili, tylko nie wyciągaj tego z buzi. Nie chcemy, żeby nas zdmuchnęło. Ryba? Dobrze, że taka mała. Ja mam znacznie większą i to jest bardzo niesprawiedliwe. A widzicie, jaką dużą rybę ja dostałam? To właśnie jest niesprawiedliwe. W całym pokoju śmierdzi. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, co się ze mną stanie, gdy ją zjem. Jedyne, co mnie cieszy, to fakt, że Quentin będzie pierwszym, który ją spróbuje. A raczej Jess. Albo... A, no rzeczywiście ja. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Myślę, że z takim maluchem powinnam sobie poradzić. Co obrzydliwe. Miejsce ryby jest w rzece lub w morzu, a nie w moim żołądku. Quentin, a ty z czego się śmiejesz? Czas, żebyś i ty zjadł. O nie, nawet nie wiem, jak do niej podejść. Mam pomysł. Zrobię z niej koktajl rybny i szybko wypiję. To genialne. Kilka sekund i będzie gotowe. Jeszcze bardziej genialny pomysł. Wyleję koktajl na podłogę i nie będę go pił. Quentin, co ty robisz? Dlaczego pijesz to paskudztwo? Piję? Kogo on próbuje oszukać? Wszystko widzę. Przesunę blender o kilka centymetrów w bok, aby cały płyn naprawdę trafił do ust Quentina. A, co to za ohyda? To najgorszy koktajl, jaki kiedykolwiek piłem. Lili, teraz ty! Co tak siedzisz? Czas na jedzenie! A gdzie jest Lili? Uciekła przed posiłkiem i postawiła tu swoją kartonową kopię? To jest podłe! Proponuję zrobić jej żart z użyciem kartonowego tortu. To świetny pomysł! Wow! Z przyjemnością zjem taki tort. Wygląda bardzo apetycznie. Co to jest? Nabrała się. Zastąpiłaś siebie wycinkiem z kartonu, a my podsunęliśmy ci taki sam wycinek tortu. Ale nie martw się. Wciąż czeka na ciebie ładna i pyszna rybka. Fuj, naprawdę nie chcę tego jeść. Jeśli zwymiotuję, to będzie wasza wina. Dobra, zaczynam. Nie mogę uwierzyć, że to robię. Co za smród. Nie zazdroszczę wam, bo będziecie musieli to wąchać. Fu, o tym nie pomyślałam. To wszystko? Tylko jedna pianka marshmallow? Ja też mam tylko jedną, ale jest znacznie większa. Wow. Zgadzam się, wielkie wow. Ja mam gigantyczną piankę marshmallow. Monika, ty pierwsza. Z łatwością. Marshmallows są po prostu idealne z kubkiem gorącego kakao. Fajny pomysł. Nie trzeba pić kakao, bo pianka nim nasiąknie i otrzymam ulepszony marshmallow. Co o tym myślicie? To wręcz niesamowite. To jest pyszne. Zak, teraz twoja kolej. Nie ma sprawy. Zobaczcie, jak śmiesznie się trzęsą. Koniec żartów. Pora coś zjeść. Marshmallow jest taka plastyczna, że gryzienie się w nią to wręcz kolejny challenge. Smacznego!
Nic się nie stało i tak sobie z nią poradzę. Po prostu nie będę gryźć. Fajnie. A teraz moja kolej. Zak, miałeś rację. Zabawnie się trzęsą. Mówiłam ci. Jejku, jaka ta pianka jest pyszna. Z pewnością. Ty teraz sama wyglądasz jak pianka. Co? Co masz na myśli? Spójrz na siebie. Jesteś teraz taka apetyczna. O nie! Nie dam się zjeść. Mam najmniejszy widelec. Ja mam nieco większy. A Kate? Mój widelec jest gigantyczny. To znaczy, że mam też dużo smakołyków. Co to ma być? Taki ogromny widelec, a takie małe żelkowe oko? Ktoś ma pecha. Nie szkodzi. Nawet taki mały żelek będzie piekielnie smaczny. Ale jest jeden problem. To oko jest za małe dla mojego widelca. Co mam zrobić? Słuchaj, mam pomysł. Dlaczego nie zjesz tego rękami? Dokładnie. To genialne rozwiązanie. Dziękuję, Suzy. Ech, mózg chyba też ma taki mały. Dobra, teraz moja kolej. Wspaniale, moja pianka idealnie pasuje do widelca. Świetnie. Kate, potrzebuję pomocy. Wrzuć mi tę gałkę oczną prosto do buzi. Tak będzie jeszcze zabawniej. Nie ma problemu. Ups, chyba nie trafiłam. Nic się nie stało. Dojdzie do siebie, teraz ja. To się nazywa ogromne oko. Co za różnica, jaki widelec, jeśli smakołyk jest taki duży. Co to za zamach na moje słodycze? Dam ci nauczkę, ty mała mucho. A masz. Ale żywiołowa mucha. Ja też już mam dość jej bzyczenia. Co tu się dzieje? Zaraz cię dorwę. Co musiało boleć? Chyba przesadziłam. Kto zacznie? Ja? Super. Co, wszystko? Widziałam o wiele większe arbuzy. Mam nadzieję, że chociaż jest smaczny. Tak, jest pyszny, ale za mały. Spójrz na swoje zęby. Wyglądają jak arbuz. Czyli muszę je trochę wyczyścić. Zrobię to w mgnieniu oka. Skończyłam. Teraz Suzy. Tak, teraz moja kolej. Tak jak myślałam, mam większego arbuza. W środku ma pewnie dużo pysznego soku. Aha! To nie byle jaki sok. Jest bardzo smaczny. Smaczny. Dasz spróbować? Raczej nie. Dla mnie samej nie starczy. Chyba coś mi utknęło między zębami. Przecież nie będę ich połykać. Racja. Teraz ja. Co za gigant! Ale wielki arbuz! Muszę użyć moich ciosów karate, żeby sobie z nim poradzić. Ten arbuz będzie żałował, że ze mną zadarł. Wow! Co za siła! Prawdziwi ninja szybko jedzą, więc z żadnej przerwy. Nie nadążam patrzeć. Za szybko. Szybko i pysznie. To jest najważniejsze. Nie powinna była tego robić. Teraz będzie cała w arbuzie. Chyba utknęłam. W szkole dla ninja nie uczą, co robić w takich sytuacjach. Ty szukaj wyjścia, a my zjemy twojego arbuza. Bardzo smaczny tak przy okazji. Tak mało pysznej galaretki? Szkoda. Nie wiem, czym tu się smucić. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Okej. A ja mam jej całe mnóstwo. Wspaniale. Ta galaretka tak się trzęsie. Zupełnie jak ja. Nie rób tego więcej. To wygląda obrzydliwie. Dobra, to po prostu ją zjem. Pewnie jest pyszna. Ale apetycznie jesz. Smaczna, ale za mało. Skoro ty już skończyłeś, to teraz moja kolej. Jedzenie takiej kostki nie jest zbyt wygodne, więc dobrym rozwiązaniem będzie jej rozdrobnienie. Ale fajnie. Ciekawie to wygląda. Teraz nie mam już jednej kostki, ale całą masę galaretek, które właśnie teraz zamierzam zjeść. Ale to jest pyszne. Rozumiem cię.
Ja jeszcze nie, ale za chwilę też zrozumiem. Tak, bo nadeszła twoja kolej. Po co robić coś z galaretką, skoro można ją po prostu odgryzać po kawałku? Dobre? Bardzo. Ale chcę się dobrać do środka kostki. Galaretka będzie smakować jeszcze lepiej. Ciekawe, co jest w środku. Zaraz się przekonamy. Ostrożniej! Wszystko leci prosto na nas. Przepraszam, ale muszę się dowiedzieć. Co to ma być? Galaretka postanowiła ze mną zadrzeć? Kostka po prostu chciała skorzystać z toalety. Takie małe czekoladowe jajko? Ja mam większe. A ja w ogóle nic nie mam. Ups, Kate, nie dostała smakołyków. Przykro mi. Dobra, to ja zacznę. Co to jest? Niespodzianka! Ekstra! Widzicie, mam nie tylko czekoladowe jajko, dostałam jeszcze prezent. Co wy na to? Bingo! Co? Dlaczego tu nic nie ma? Po co w ogóle ktoś włożył to do środka? Ktoś tu ma ogromnego pecha. To po prostu nieuczciwe. Och, chyba mam pomysł. Aha! Co ona robi? Sama nie wiem. Skoro nie było prezentu, użyłam kapsułki do rozpuszczenia czekolady. Fajny pomysł. Jak to apetycznie wygląda. Jestem pełna i zadowolona. A teraz ja będę jeść. Co to za dziwny dźwięk dobiega ze środka? Jaki piękny, to kurczaczek. Oh baby. Jest uroczy. Taki puszysty. Jesteś najsłodszym stworzeniem, jakie kiedykolwiek widziałam. Co to jest? To jest sprawiedliwość. Co mamy w środku? Co za zwrot akcji. Kura? Nie pozwolę jej zabrać mojego kurczaczka. Może to nie jest jego mama. Ale kura też jest bardzo fajna. Nie oddamy kurczaczka. I nie trzeba. Chcesz trochę czekolady? Nie? A ja z chęcią zjem. Ale super! Truskawki i czekoladowa fontanna. Całkowicie się zgadzam. W dodatku fontanna jest ogromna. Ekstra. Wy macie takie wielkie fontanny, a ja mam tylko malutką. To niesprawiedliwe. Ale ty zaczynasz. Przynajmniej z tym mi się poszczęściło. Mimo, że fontanna jest mała, czekolada wygląda bardzo apetycznie. Tak. Było pyszne, ale za mało. No to teraz moja kolej. Masz coś na swojej truskawce. Gdzie? Zamiast w czekoladzie będziesz maczać truskawki w tabasco. Ale spryciarz. Nic tu nie ma. A, wydawało mi się. Okej, czyli mogę jeść w spokoju. Jakie to jest pyszne. Ojej, ta truskawka jest ostra, płonę. Muszę natychmiast czymś popić to obrzydlistwo. Uff, już mi ulżyło. To było strasznie pikantne. Teraz moja kolej. Mój patyczek jest za cienki dla takiej fontanny. Potrzebuję czegoś większego. Teraz jest idealny. Ta czekolada jest pyszna. Tak jak i truskawki. 100 warstw czekolady na truskawce. Ale truskawka zrobiła się trochę za ciężka. Ostrożniej! Co za koszmar! Ale za to jak smacznie. Jesteśmy cali w czekoladzie. O tak, zwłaszcza ja. Chociaż czekolada jest całkiem pyszna, więc nie jest tak źle.